Szymon, piłka nożna, rozgrywki piłkarskie mają to do siebie, że zawsze, nawet po słabszym meczu, jest szybka okazja do rehabilitacji. Tutaj ta przerwa pomiędzy wtorkowym meczem pucharowym, a meczem, na który czekamy z Piastem Gliwice, jest dosyć krótka. To chyba dobrze w waszej sytuacji. Co o tym myślisz? No tak, wiadomo, po porażka, chce się jak najszybciej zrehabilitować. Najchętniej by się zagrał następnego dnia jeszcze ten rewanż, by jednak udowodnić, że się nie jest drużyną gorszą. W tym przypadku czeka nas nie lada mecz, nie niezwykły mecz, lecz tutaj mecz z Piastem, derbowy. I tutaj myślę, że wszyscy sobie w szatni zdają z tego sprawę, że jest to ważny mecz dla nas, dla klubu i już w głowach myślę, że już gdzieś tam plany są przygotowane, jak zwyciężyć w tym meczu. Mówi się, że mecze derbowe rządzą się swoimi prawami. No i mieliśmy niejednokrotnie tego potwierdzenie, że tak naprawdę faworyci w takich pojedynkach z rywalami z zamiedzy często są tylko i wyłącznie na papierze. Tak, tak, derby gdzieś rządzą się swoimi prawami, tak jak pan wspomniał, i tutaj jeszcze gdzieś dodatkowe emocje jakby do tego dochodzą ponad standard meczu ligowego, i to myślę, że gdzieś tam zmienia tą całą dysproporcję jakby w tabeli czy punktową. Wcześniej gdzieś to ucieka w zapomnienie i oby tak było, byśmy my gdzieś tutaj pokazali właśnie wszystkim, że zasługujemy na to zwycięstwo i zasługujemy na lepszą zdobycz punktową i miejsce w tabeli. Gdy o naszym najbliższym meczu rozmawiałem z Markiem Majką, czterokrotnym mistrzem Polski z Górnikiem Zabrza, wychowankiem również gliwickiego Piasta, powiedział, że Górnikowi tak naprawdę brakuje trochę szczęścia, a także takiego języczka uwagi. Zrobicie zapewne wszystko, aby w niedzielę, żeby po niedzielnym meczu można było powiedzieć, że już niczego nie zabrakło. No niczego nie zabrakło, to powiem po sezonie, ale rzeczywiście dążymy do tego, by po niedzielnym meczu byśmy mogli powiedzieć i my między sobą, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to powielać i gdzieś ze spokojniejszą głową podejść do kolejnego meczu, że coś, jesteśmy na dobrej drodze i dużo rzeczy nam wychodzi. No i do tego dążymy. Mam jeszcze kilka dni dziś, żeby trener nam nałożył pewien plan na ten mecz i w niedzielę wyjdziemy na boisko.